Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do gry Resident Evil Resistance. No i po tym tajemniczym wstępie możemy przejść do sedna pytania, czym jest odsłona Resistance, jeżeli chodzi o Residenta i dlaczego wychodzi w trakcie premiery trzeciej części. Wszystko wskazuje na to, że trzecia odsłona Residenta pod względem długości, podobnie jak pierwowzór, zamknie się poniżej 10 godzin, jeżeli chodzi o tę część fabularną. No i przypuszczam, że twórcy doszli do wniosku, że dość ciężko byłoby oczekiwać, żeby gracze zapłacili pełną cenę za tego typu rozgrywkę, jeżeli nie zaoferują czegoś więcej. No i tym czymś jest właśnie odsłona Resistance, która będzie wchodziła w skład Residenta trójki. A jest to nietypowe podejście do tego cyklu gier, ponieważ dostajemy zabawę online skupioną na 5 graczach, gdzie 4, czyli ta grupa przyjaciół, którą mogliśmy obserwować w trailerze, ich zadaniem jest wyjście z laboratorium poprzez wykorzystanie swoich umiejętności, czy to w walce, czy to może w hakowaniu, poszukiwaniu jakichś problemów, jakie postawił nam na drodze gracz numer 5, który jest, no powiedzmy, tym złym i może nam uprzykrzać, czy wręcz musi uprzykrzać życie. Ostatecznie zobaczymy, kto sobie poradzi lepiej. Przyznam, że zamysł jest bardzo ciekawy, do tego przyjemny silnik znany z Residenta, chociaż mam pewne obawy, jak może prezentować się sama rozgrywka. Aby je rozwiać, bądź też utwierdzić w swoim zdaniu, przejdźmy do gry. No proszę, jeśli grasz w tę grę po raz pierwszy, zdecydowanie zalecamy rozpoczęcie od samouczka, bardzo chętnie. Przyznam, że pół dnia straciłem, próbując uruchomić ją na PS4, wystarczyło włączyć na Xboxie i... oddajcie stracone godziny. Główny cel mózgu operacji. Za chwilę rozpocznie się eksperyment. No! Nie pozwól ocalałym uciec przed końcem czasu, używając pułapek stworów i broni biologicznej, czyli my tym złym teraz będziemy, jak rozumiem. Rany zadane ocalałem powodują skrócenie pozostałego czasu. Jeśli ocaleni nie zdołają uciec przed zakończeniem odliczenia, wykrywasz. Zobaczmy, na co cię stać. Czyli to rozumiem taki escape room trochę. Try moving the camera to look at your surroundings. Ostrość. Przyda się. A to przybliżenie bardziej. No dobrze. Mhm. Użyj karty O kurcze. Przyznam, że wygląda to zaskakująco ciekawie. I rozumiem, że z ich perspektywy to będą widzieli to tak, jakby normalnie byli w Rezydencie. O, gryź go! Zróbmy jakieś zbliżenie z zombie.
Powalenie lub zabicie powoduje skrócenie pozostałego czasu. O! Powal go! O kurcze! Wyjdź! Seize controlling the zombie and return to camera mode. Survivors will respawn at the start of the area when killed, but the time they have remaining to escape will be drastically reduced. Dej panie, podczas. Place a trap at the indicated location. Coś było. A już widzę. No faktycznie bez samouczka mogłoby być ciężko, ale no niestety. Co to za czwóreczka? No z nami nie przejdą, tylko cały czas myślałem, że właśnie ten badass to ma tak gorzej, a to wygląda na to, że chyba ma zdecydowanie lepiej. To lecimy z Ultimate. No, kolego, taki duży za plecami, to nie zazdroszczę. Szaleniec! Sierpowy! Szaniec! Sierpowy! Z drugiej strony nie zazdroszczę... Dobrze. Komputerowi sterowania czymś takim. Prześladowca. I jeszcze wszystko przed nami. A, koniec samouczka. Nie no, a z drugiej strony? No, na szczęście mamy samouczek też i z drugiej perspektywy. Za chwilę rozpocznie się eksperyment. Odblokuj wyjścia we wszystkich trzech obszarach w tym obiekcie przed upływem czasu i ucieknij. Twoje plany będą starać się pokrzyżować mózgi operacji. Wykonując misję, niszcząc pułapki, pokonując wrogów, możesz zdobyć dodatkowy czas. Aby przeżyć, walcz o więcej czasu. No dobrze, rozpoczynamy eksperyment. Mamy broń, mamy nieskończoną liczbę. Tak, nieskończona to już pod ilość podchodzi. Ilość amunicji. Wyważ drzwi! Wyważ drzwi! Puzzle, układanki, zagadki logiczne. I wygląda to ładnie. Co? Each character has a unique personal skill. Use Valerie's to mark nearby items. Find the missing puzzle piece. To jest to, co też wspomniałem, że każdy z naszych przyjaciół ma specjalne zdolności, więc no cóż, jak będziemy nią grali, to musimy za szabrowanie się brać. Trochę mi się kojarzy, nie wiem. Assembly complete. Exit open. Dlaczego? Jakby to była ekipa ze Scooby-Doo, tak? Widzę kolegę. Gdzie jest zombie ochroniarz? Czy my mamy wgląd na takich też? Nie bardzo. Czy ktoś tu zostawił coś nam na stole? Bo czas ucieka. Chyba, że to jest otwarte. Okej, nie było tak źle, chociaż przyznam, że strzelanie na padzie w takiej rozgrywce online jest już w ogóle stresujące. Wstałeś, gościu? Spotkaj się przy wyjściu. O! Mam nadzieję, że go... Ziemia pochłonęła! No tak. A pomóż członkowi zespołu. Kolego, spokojnie. Atakuj kamerę, aby je wyłączyć i tymczasowo... No właśnie, to jest inna sprawa, że po każdej zaliczonej misji otrzymujemy też dodatkowe skille, które właśnie możemy wykorzystać na kolejne umiejętności, jak chociażby tu leczenie. Kup lepszą broń i użyj jej. Buy a more powerful weapon from the armory.
Lepszy pistolet, zielone zioło. O kurczę, ale nas kuszą. Ale dobra, niech będzie lepszy pistolet. Equip your new... I... Leave the safe room. Iść biordzeń. Find and destroy the red biocore. W założeniu to... O kurczę, co to się stało? You have been infected. Find a blue herb. Use the blue herb to lower your infection rate. To jest fiolet! Nie mogę otworzyć ekwipunku. A dobra, to jest już niebieskie. Okej, okay, przyznam, że... Na ten moment to... Find and destroy the red biocore. Wygląda naprawdę interesująco i sam zamysł rozgrywki jak najbardziej na tak. Chyba to będzie jedna z pierwszych gier, gdzie mogę się wkręcić w tryb online. Na dłużej. No dobra, mamy kory, mamy młot dwuręczny, tu coś się świeci, a nie. Czy możemy strzelać w ten rdzeń? A młot jest on o ile lepszy? Chyba wolę strzelać, ale nie ukrywam, że... O-o! Jest kusząco. Zastanawia mnie, ile w becie i ile docelowo będzie takich miejsc i czy z czasem twórcy będą dorzucać nowe aktywności, no bo jednak to, z czego słyną te gry online, no że... O-o! Że jednak docelowo to... Pojawiają się jakieś nowości w tych grach, kogoś jeszcze tam słyszałem. Oni chyba są tak do wzięcia. I jeszcze jeden tu! 10 sekund. Ktoś jeszcze chce wstać? Ktoś ma... No leż tam! Jest! To jest ten jedyny raz, gdzie jako zły i dobry mogłem pokazać, jak wygląda zwycięstwo. A teraz zobaczmy, jak prezentuje się porażka. No! I jesteśmy w grze, co muszę przyznać, jest dość sporym osiągnięciem, ponieważ nie tak łatwo połączyć się z serwerem. A to sam Joelem sobie zagrajmy. Żelazne pięści. Bokserski trening pozwala zadawać wrogom kombinację ciosów. Sam wykonaj szybki wypad do przodu, zadaj cios najbliższemu przeciwnikowi. Trening bokserski znacznie podnosi jego umiejętności walki wręcz i może użyć adrenaliny. I tutaj widzę jakieś standardowe mistrzostwo. Automatyczne celowanie. Okej. Okay. Żeby nasi tutaj... Nie wiem, czy możemy cokolwiek z tego wybrać. Chyba tylko zatwierdzić gotowość i sobie przeglądać umiejętności, jakie są dostępne w grze. Wolałem zatwierdzić gotowość, ponieważ przyznam, że no tu mam pewne wątpliwości, ale mam wrażenie, iż serwery są uruchamiane na konsoli jednego z graczy, co oczywiście ma swoje minusy, ponieważ no, jak mamy słabe połączenie, to pojawia się duże opóźnienie. No i tak samo, jeżeli ten gracz wyjdzie z zabawy, chociaż myślę, że jeżeli ktokolwiek wyjdzie z zabawy, to niestety ta też się kończy. The body of a man, but the mind of a little boy. The Reaper will visit you soon. Hey, Polly Vu, I'm gonna kick your ass. Eno, Matilda, ciątka Matilda, do niebieskich kroczy bram. Mam nadzieję, że w przeciwieństwie do naszych tutaj sojuszników. Zastanawia mnie, ile w becie jest dostępnych map i ile docelowo będzie tych map, a także jak często będą pojawiały się aktualizacje do gry. No kolego, nie wiem, ale wydaje mi się, że tam jest coś niedobrego za tymi drzwiami. Kto je otworzy? No ktoś musiał, tak? Jeszcze żyje, bo nie wiem, czy strzelać. No, czuć opóźnienie. Picker Advantage. Picker Advantage. Dostał z pionchy, czy nie? Ale niebieskie zioło też wyrzucił z siebie, więc coś za coś. Chociaż mam wrażenie, że nie dzielimy się tymi znaleziskami. O-o, prawie nasza. O kurcze, coś... Dużo tego tutaj. Ale hedzik. No to jest tak soczyście się można poczuć zawsze jak
Dobra, już chyba padł. Zawsze jak gramy na padzie, to jest największy plus, że jak wyjdzie head, no to coś z tego jest. This really is not a very efficient way of ending your life. But trzymajmy się razem. Wydaje mi się, że to taka podstawa zwycięstwa, przynajmniej dopóki nie ma jakiegoś potężnego obszarowego przeciwnika, ale tak, no właśnie, ktokolwiek tu nie podejdzie, to oberwie. Niestety, no czuć też to opóźnienie. Mam nadzieję, że docelowo serwery jednak będą, no, hostowane przez Capcom, tak, bo inaczej to ciężko to widzę w dłuższej perspektywie, albo będzie to też się odbywało jakoś na zasadzie najlepszego połączenia. Kredyty Umbrelli. No co by nie było jakoś inaczej rozwiązane, bo tak to może szybko ta gra niestety ucierpieć. Mamy jakąś zagadkę. O! Bij gościa! Po brzuszku! Masujemy! Dobra, to już chyba się nie obudzi. Jak rozumiem, elementy układanki do znalezienia i nie mamy na ten moment jeszcze nic. Danielu, excellent. Zestaw naprawczy, kredyty. Ja widzę, że tu coś jest. Niestety przez drzwi chyba nie jesteśmy w stanie nikomu krzywdy zrobić, ani w jedną, ani w drugą stronę. Obiecałem, że będziemy razem biegać. Więc idę pomóc naszym. Tym bardziej, że to my jesteśmy tym takim osiłkiem, który... O, tu jest jakieś zarażenie. My jesteśmy osiłkiem, który ma walić tu każdego ostro. Key. Może nie warto się jednak tutaj przemieszczać bez żadnego wsparcia. Ty, kolego podglądacz, no niestety nie mamy żadnej siły, która nam pozwoliłaby coś z tym zrobić. Ludzie, to jest trofeum do podniesienia. Czy każdy może mieć tylko jedno? Jak wy żyjecie? Odstawiamy... O-o! Trofkę i lecimy. Tyle, co nas widzieli. Świetnie! Ucieczka! Obszar pierwszy wyczyszczony. No myślę, że współpraca idzie całkiem obiecująco, chociaż nie podoba mi się ten pomarańczowy... pasek życia. Zdecydowanie więcej prochu. To jest coś, czego nam brakuje, i koktajl Mołotowa. No, weźmiemy sobie żółte zioło. Chociaż teraz tak myślę, że mogłem jeszcze nam... Co to za dziwna muzyka? Mogłem nam jeszcze zafundować coś innego, coś lepszego. Dobra, ale Matilda wchodzi w grę. Chciałbym zniszczyć na przykład kamerę, a ona już jest zniszczona wstępnie. To kosztuje niestety zdecydowanie za dużo. No. Nie ma podglądania. Żetony zakupił? Oj, ktoś wszedł w pułap. Już cię ratuję. Chyba, bo gorzej jak wybuchnie i... No świetnie, gro, świetnie, tak? A może kolega sam się jakoś uratował? Zebrano. Mapa zaktualizowana. To cieszy. Tu coś mamy. A, kolejne zioła, ale niestety nie ma... No, i co, myślał, że ty... Nie, stój, 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 dziewczyno, uważaj! To jest pułapka! A tu jest... No, to chyba wybuchnie. Tak. Sometimes it's easiest just to do things yourself. You understand me. Moment, my mieliśmy jeszcze opcję, ten specjalny cios, jak podejdzie za blisko, to coś wymyślimy, ale póki co staram się mu heady sadzić. No ile można żyć? No właśnie. Szczególnie będąc martwym. Mam nadzieję, że tak już tu skończył. Gdzie są nasi przyjaciele? Czyżbyśmy odłączyli się od reszty? A ty jesteś tu. Tak, widzę, że reszta poszła już dalej, tylko nie wiem, czy do tych pomieszczeń. Nie, oni chyba musieli w ogóle tu gdzieś... Tak, tędy. Ale ktoś nam zginął. O-o! No, ładuj go tym specjalnym ciosem i co? Czemu byś mu nie przewalił? Niby taki cwaniak.
Niby taki miał być hardcore na pięści. Nie wiem, co się dzieje, bo nie mogę bić, chyba że to przez to, że to tyran. Duszę RB. No to jeszcze pewnie mały brak doświadczenia w tym wszystkim wychodzi. Ale nie obraziłbym się, jakby przyszedł ktoś, kto jest w stanie nas uratować, a także... Pokonaj zombie ochroniarza. Alex tam jeszcze żyje. No niestety, chyba w tym miejscu wszyscy giniemy, ponieważ pojawił się tyran, na którego nikt nie miał większego planu. Jak można go pokonać? O! Zero na 3. To nie będzie wcale takie proste. A nie, to wygląda jakby było jednak 3 na 3. Dobra, idziemy tam wszyscy. Zobaczymy, co z tego jeszcze wyjdzie. Czyli nie ma tu żadnych pułapek. Tylko, że to chyba osoba z kluczem może tego użyć wyłącznie. Kolego, idziemy cię uratować. Dezaktywuj to! Dezaktywuj! O-o. To chyba nie jest miejsce dla nas. Oj, 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 oj. Ktoś tam niestety... zakończył naszą przygodę w grze. Ale chyba było daleko. Myślę, że jak na pierwsze... A nie, jeszcze żyjemy. Znaczy, dopóki ten ktoś do nas nie podejdzie, ale ona nie może zginąć. Dobra, jest, 15 sekund. Myślałem, że to koniec. Tu wszyscy myśleli, że to koniec. O, o! To nie brzmi jak coś przyjaznego. Pytanie za 100 punktów. Gdzie jest gościu z kartą? I co jest za tymi drzwiami? Dobra, nie chcę wiedzieć, co jest za drzwiami. Jesteśmy wszyscy. I podglądasz wraz z nami tu. Dobra. I to jest chyba już ostatnia karta. Jeżeli udałoby mu się to odblokować, wstaje ktoś. Spotkaj się przy wyjściu! Mamy to, tylko gdzie jest wyjście? Musimy brać kij! Kij! Wyposaż. Dobra, góra. Co jest z nami nie tak? Otwieraj! Co za... No i teraz schodzą żelazne pięści! Dobra, w sumie to tak naprawdę to spotkajmy się przy wyjściu. Uderzałem go pięścią. Przyznam, że ta specjalna moc tego kolegi mi się zupełnie nie podoba. A najgorsze... ostatnie sekundy. Chodźcie tutaj! Chodźcie tutaj! No, trzeba przyznać, że... nie wiem, co się stało. Mamy to jednak. Obszar drugi wyczyszczony. Coś tu jeszcze nie do końca chyba działa w sposób, który pozwoliłby zrozumieć założenia gry, ale przed nami jeszcze jedna ostatnia strefa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo czasu mamy niestety nieziemsko mało. Zniszcz trzybiordzenie. Standardowo prog strzelniczy weźmiemy sobie. A czy idzie sprzedać? Na przykład ten kij nam zupełnie niepotrzebny. Wziąłbym granat, ale nie jesteśmy w stanie go nigdzie zmieścić. No i przede wszystkim, wiecie co zrobimy? Szkoda, że nie idzie sprzedać rzeczy. Mamy minutę i tak na zabawę. Weźmy dwa zioła. Zielone. Wyleczmy się, zobaczmy, jak to działa. Co tam się wyda... No nie! Uważam też, że to trochę przesada, że mamy tak do czynienia z tym tutaj tyrantem. Tak często, ponieważ no... on praktycznie... kładzie nam całą misję. Przypuszczam, że do pełnej wersji jeszcze dość odczuwalnie zmieni się balans rozgrywki. No bo na ten moment trzeba przyznać, że psychol... no niestety... ma zdecydowaną przewagę. Szczególnie jak wejdzie w ciało tyranta.
to jest chyba koniec. Chociaż no, doszliśmy do trzeciego etapu, co? I tak, prezentuje się nieźle. Nieudana ucieczka. You had the chance for sacrifice. You had the chance for escape. But in the end, you are just here. Zobaczmy statystyki naszej misji. Ocena C. A czy są podziały jakieś drużynowe? Co kto zrobił? Wyświetl wyniki zespołu. No widzę, zespół był całkiem mocny. Wyrównane szanse, ale no niestety ziemniak, potato, gwiazda ziemniaczana nas pokonała. Spróbujmy zagrać teraz jako ten zły i przekonać się, czy rzeczywiście ma on tak dobrze. Czy po prostu trafiliśmy na dobrego zawodnika. Po 20 minutach chyba pozwolą nam się odnaleźć tu jako mózg operacji. Potwierdźmy tylko. I mapa jedna jedyna. Przy okazji wiemy przynajmniej, jak to się prezentuje. Który układ mógłby być taki najbardziej denerwujący w całej zabawie? To jest ciekawe, że tak wiele rzeczy zależy od nas. Wydaje mi się, że to może być ciekawe. Broń biologiczna. Tyran. Pragnienie krwi, umiejętność pasywna. Daniel jest mistrzem ataku przy użyciu sterowanych stworów. A, czyli rozumiem, tak, tam chyba tu specjalnie nie możemy nic zmienić. Po prostu, no. Zobaczmy, jak to wszystko się sprawdzi w boju. Krupier, regeneracja. Wypuszcza regenerującego się zombie krupiera. Gra działa. Żeby teraz tylko nikt się nie rozłączył. Nie, no to jest naprawdę osiągnięcie. I have many fun adventures lined up for you. We have death. Destruction, disease, all of the fun things that the modern world will offer us. No dobrze, czekamy na zombiaka. Widzę, że moglibyśmy im lizacza tutaj strzelić, ale... Dzień dobry, oni chyba już dobrze wiedzą, gdzie są miny. No teraz, jak gramy jako ten, powiedzmy, zły... To wiemy już poniekąd, jak to wygląda, tak? No, mogło być lepiej. Teraz tak. Czy nam... Czy ty, dziewczyno, nam ładujesz właśnie w kamerę? No niedobrze. Już nie opłaca się jej raczej przejmować. Jakbyśmy chcieli zmienić kamerę? Przeskocz, kontroluj cele. Mapa. A, no tak. My mieliśmy przechodzić na mapę i tu z mapy ewentualnie ruszać dalej. Czy w tym miejscu... A, wyłączyli nam to. Okej, rozumiem. Cwaniactwo. Cwaniactwo. No dobrze, ale tu na powitanie moglibyśmy sobie odpalić pistolet maszynowy. Jak tylko tu wejdą. I to przerażenie, i to wchodzenie w pułapki. Piękna sprawa, piękna sprawa. Wejście dodaje efekt wzmacniający trafione zombie. Wzmocnijcie go tutaj. Twiggy, chodź! Chodź, chwycę cię! No nie chwycę cię jednak. A tak chciałem się przytulić miło. No dobra, gdzieś lizacz w okolicy by się przydał pewnie. Tylko czy my mamy tyle punktów, żeby powstał? No to wygląda. Jeszcze zombie pies do tego wszystkiego, żeby było ciekawiej. I zwykłe zombie. Przełączmy się z kamerą, bo tak w sumie czuję, że tracimy sporo z naszej zabawy tutaj. Warto by było się przygotować. O, przytrzymanie. Rozszarp ją! Rozszarp! Ale blondyna na ziemi, tak? Chociaż raz w życiu coś nam wyszło. Rozszarp ją! Zjedz! No widzę, że nie mają lekko. Nie mają z nami lekko. Niestety nie możemy chwytać chyba osób, które są na ziemi. No, no. Nie, nie, dobra. Dużo więcej nie zrobimy, ale chyba ją zaraz podniosą niestety. Chyba, że zaczniemy ich tu spamować tymi naszymi atakami. No mówię, że... No, ktoś użył niestety zdolności specjalnych, jeżeli chodzi o... No niestety, kto się obudził?
Ha! To było zabawne. Chociaż mogłem coś jeszcze tam przed drzwiakiem postawić. No niestety, radzą sobie całkiem nieźle. Czas przejść... O, ktoś nam wyłączył kamerę. No, musimy poczekać. Dobra, wracamy do tego. Chyba mają wszystko, co chcieliby mieć. Dodaj granatnik. There is something about large explosives. Grenades, Molotovs. A to tylko jeden strzał. Nie ma! Chyba nam niestety zaczynają uciekać. Może szkoda, że nie ustawiliśmy wcześniej miny, którą można było detonować. Nie można wykonać. O! Idealnie. Czy pełzający zombie jeszcze tu się zmieści? Nie no, przyznam, że mamy całkiem fajny układ, ale niestety przechodzimy do pomieszczenia numer 2 i zyskali trochę czasu. Dobra, połóżmy tutaj zombiaka na przyszłość. Warto by było się nimi zainteresować. Tu skład. Stymulator może zombie. Masz tu jeszcze, kolego, coś od nas. I gdzie są ci ludzie? Kiedy oni tu przyjdą do nas? Nie mogę chwilowo, nie wiem o co tu chodzi. A, w ten sposób działa stymulator zombie. Dobra, akurat nas wyłączyli. Nie mogą się przełączyć na inną kamerę niestety. Zombie ochroniarz, no nie ustawił nam się najlepiej. Ale, tu możemy lizacza dać na ziemię od razu. O, pistolet maszynowy. Chwilowo brak, rabat, nieco obniża koszt wymaganych. Okej, tylko dlaczego to nikt nie idzie do nas? Już jest tyrant. Psuć im zabawy? No niech będzie. Zobaczymy, czy rzeczywiście on jest taki mocny, czy po prostu... Oj, chociaż się trochę wpakowałem, bo... Przyznam, że trochę się wpakowałem, bo oni wszyscy są tutaj razem, tak? Więc łatwiej im będzie nas pokonać, jeżeli tak to działa. No teraz możemy się poczuć jako ten wredny to... O kurcze, druzgotanie! Dajesz! Na ziemię, chyba nie ma gorszej zabawy niż nasz tyrant. Wydaje mi się, że to trochę jednostka OP, tak? Szaniec! Szaniec! Dobra. A, rozumiem. Szaniec może nas tutaj trochę uchronić. No druzgotanie fajnie by było wziąć. Ja myślę, że następne podejście jako ten tutaj uzurpator to będzie nam też łatwiej zrozumieć, co i jak tu działa. Kto tu chce się leczyć? Nie ma takiego leczenia. No niestety, ale on musi być zdenerwowany w tym momencie. Chociaż z drugiej strony oni teraz, jego przyjaciele, wykorzystują sytuację. Niestety i w miarę bez większych problemów. Ruszają dalej. Dobra. No to chyba był montaż na bardzo złej kamerze. A co gorsza, nie możemy... O, możemy wyjść, anulowanie. No, stracone, tak? Bezsensownie stracone punkty, ale cóż. Przejdźmy na tę kamerę. Ustawmy im minę gdzieś tam przy wejściu. Jeszcze pieska, bo widzę, że koleżanka się tu za bardzo dobrze bawi. I jeszcze... Pani Onkrupier, póki żyjemy. Nie wiem, czy się udało. Wszystko, na co was stać? Cóż się tu dzieje? Rabat nas nie interesuje, ale lizacza bym puścił. Niestety mam wrażenie, jakby się zbliżali do następnej okolicy, tak? No trzeba przyznać, że też całkiem dobrze grają. No, stymulator, tak, mam nadzieję. Też jako ekipa bardzo dobrze grają, że się trzymają razem i idzie im to całkiem nieźle. Chociaż widzę, że koleżanka tam się wpakowała trochę. Czy my chcemy być na zombie? Może to by nie było takie złe. Dajmy im kogoś jeszcze do zabawy, chociaż nie wiem, czy jest sens ustawiania przy całej trójce, tak? O-o. Jak oni z czasem? Gdzieś kupili sobie sporo tego czasu. Co to jest tutaj? Moduł generatora duży.
gdy jest na ręce, bioenergia regeneruje się. Okej. Okay. W sumie, jakbyśmy sobie zamontowali. No! To było chyba dobre nawet. Nie wiem, jak ten moduł generatora działa, ale nie chciałbym go już tu zużywać. Weźmy się tu, spotkajmy. Przytrzymanie. Ja bym chętnie wszedł i wykorzystał sytuację. No cześć, dziewczyno. Jak ja cię lubię, tak? No trochę stresu ich to musi kosztować, te nasze tutaj otoczenie, bo patrząc na to, jak im niewiele życia zostało. Nie ma takiego. No niestety, załatwili nas tu. To jest całkiem niezła kamera, ale nie mamy żadnych fajnych rzeczy. Weź tu, zombiak, znikaj. Gdzie oni mają wyjście? Oni chyba tu muszą wejść, czyli to jest dobry układ, żeby tu zostać. Jeszcze jakby im lizacza tu postawić, aby zajął ich nieco dłużej. Kurczę. W ostatniej chwili ustawiliśmy minę, ale trzeba przyznać, że koleżanka tam, no, całkiem sprawnie im pomaga. Południowy korytarz nam został. Więc to chyba wszystko, co możemy. Niestety zyskali trochę czasu. No nic, tyranta sobie zostawimy już teraz, by nie było sensu tutaj zwiększenie kosztu umiejętności, im go puszczać. No, przeszli przez drugi obszar całkiem sprawnie, ale nie wiem, dlaczego im kibicuję. To jest najdziwniejsze, grając jako ten zły, mimo że powinniśmy raczej skupić się na tym, aby polegli. Z drugiej strony, patrząc na to, że tak ciężko zebrać ekipę, która jest w stanie przejść przez to wszystko. Dajmy tu silnego zębiaka. Zwykłego. Spotkajmy się w składzie. Uuu, opancerzony zombiak jeszcze. Tylko najgorzej, że jak oni tutaj... Chyba, nie wiem, czy te zombiaki nie lepiej... Zobaczymy, jak to wygląda, bo może lepiej je tutaj ładować w momencie, jak nasi przyjaciele wyruszają na akcję, a niekoniecznie... Jak na nich czekamy? Gdzie jest to wejście? Tu chyba będą wychodzić, tak? Tak. No siema, zakupoholicy. Czekamy na chwyt. No niestety słyszałem, tam sporo amunicji chyba poszło. Więc, o! Już na wstępie. Gryziemy, ale no niestety nie zabroni to tak wiele życia, jak cię. Może tyrant to byłby niezły, tak jakby machał tymi łapkami, to przecież każdy by leżał, a tak? Ginie ktoś? No przyznam, że takie podejście chyba jest całkiem niezłe w swym działaniu. W sensie takie ich atakowanie tutaj już przy wejściu. Chwyć ją! Mam nadzieję, że chwycił, tak? No, czasu niewiele zostało, ale nie wiadomo, czy gdzieś nie będą mogli go zyskać. Jak widać, ten etap jest niezwykle trudny, a my jeszcze mamy tyranta w zanadrzu. No, my friends, żadna paczka do was tym razem nie dojdzie, ale i tak gratuluję wytrwałości, bo przyznam, że trzymali się długo. Eksperyment się powiódł, przynajmniej z naszej perspektywy. Civilization calls for your death and you resist. Why? What do you have to live for? No. A, już myślałem, że to cały wynik. Wynik misji, punkty techniczne. O kurcze, no jest duma, jest duma. Zobaczmy wyniki zespołu, ale sam zespół też można zobaczyć. No, działał naprawdę bardzo, bardzo dobrze, szczególnie Twiggy. Zamknijmy ekran. I czas na moje podsumowanie. Muszę przyznać, że tytuł prezentuje się naprawdę interesująco, chociaż wymaga jeszcze paru rzeczy do poprawy. Pierwsza i najważniejsza, no to balans. No, jako mózg operacji wydaje mi się, że mamy tutaj trochę za łatwo, albo właśnie jesteśmy zbyt trudnym przeciwnikiem,
Może za dużo narzędzi, za szybko ta energia przybywa, no ale skoro przy pierwszym podejściu już jesteśmy w stanie to wygrać, to wydaje mi się, że coś tu trzeba by było jeszcze w tym temacie zmienić. No, tym bardziej, że biegając jako czwórka, no, mamy niezwykłe problemy, żeby się w tym świecie odnaleźć. Druga sprawa, no mam nadzieję, że serwery zostaną przerzucone na serwery Capcomu, a nie to, że jeden z graczy, prawdopodobnie właśnie Musk, będzie hostem, ponieważ to też potrafi powodować pewne niedogodności. A jak reszta się będzie rozwijała, zobaczymy już w pełnej wersji, jak tylko zakończymy naszą przygodę fabularną w Resident Evil 3. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej!